W chwili obecnej stan pacjenta poprawia się, parametry wątrobowe i funkcja przeszczepionego narządu również uległy znacznej poprawie, także w dniu dzisiejszym będziemy próbować budzić pacjenta, czyli zaczniemy odstawiać mu leki, po których spał, leki sedacyjne i będziemy czekać na efekty naszego postępowania. Czy można już powiedzieć, że wątroba podjęła funkcję, ta przeszczepiona? Znaczy my bardzo nie lubimy takiego określenia, bo wiadomo, że to się nie dzieje od razu, to się nie dzieje w jednej chwili po przeszczepieniu, kiedy funkcja wątroby zaczyna się normalizować i zaczyna się poprawiać, dochodzić do prawidłowych parametrów. Natomiast jest to proces kilkudniowy, czasami nawet dłuższy. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że czynność wątroby się zdecydowanie poprawia. A jak wygląda sytuacja z nerkami? Czy to się poprawiło, czy nie? Nadal dziecko wymaga wspomagania dializą. A sztuczne oddychanie, czy dalej Państwo wspomagają? Tak, oczywiście, dopóki pacjent nie zostanie wybudzony, dopóki wymaga wentylacji kontrolowanej, czy też wspomaganej w kolejnych dniach. A jak wygląda technicznie takie wybudzanie? Czy to trwa jakiś dłuższy czas, czy to się stanie jak w filmach, po prostu otworzy oczy? Niestety. Codzienna praca w szpitalu bardzo mało przypomina filmy i seriale telewizyjne. To nigdy nie jest tak, że pacjent spektakularnie nagle otwiera oczy. To jest naprawdę proces, który trwa. Różnie długo trwa działanie leków. My nie mamy również leków, które w cudowny sposób obudzą pacjenta. My możemy tylko odstawić dziecku leki, które powodowały jego uśpienie. Natomiast to, jak długo będzie trwało zmetabolizowanie, czyli usunięcie z organizmu leków, którymi dziecko było usypiane, zależy między innymi od czynności wątroby. Także tutaj również funkcja wątroby ma bardzo istotny wpływ na proces budzenia pacjenta. To nie jest proces, to nie jest sytuacja w jednej chwili, kiedy dziecko otwiera oczy i możemy powiedzieć, że o, jest obudzone. To jest proces, który po prostu trwa. Jak długo? Różnie długo. Czasami jest to kilka godzin, czasami jest to kilka dni. A czy też o rokowaniach możemy powiedzieć w tym momencie, jak są, jeżeli tego małego pacjenta? Na razie możemy ostrożnie powiedzieć, że są coraz bardziej optymistyczne.